Cześć, Daniel z tej strony, alfa.pl. Słuchajcie, obejście sobie te dwie serie obok siebie. Jedna seria z 14,5 kg, druga seria z 17 kg, a ja przeczytam wam maila od jednego z moich podopiecznych. Tylko ten początek istotny. Siema Danielu, znalazłem własny błąd w treningach. To jest po tym, jak wysłałem mu filmik z tego kanału a propos efektywności w treningu, progresowania i tak dalej. To, co ci mówiłem, koniecznie musiałem zrobić po 12 powtórzeń, czyli on miał zakodowane. Ja mu dałem przedział powtórzeń od 8 do 12 powtórzeń w serii. Taki ma trening. I sobie zakodował, że zawsze musi być te 12, że musi dojechać do 12, musi być 12 powtórzeń, więc musi brać ciężar, którym zrobi 12 powtórzeń. Teraz ostatnie dwa treningi dałem sobie na każde ćwiczenie plus 2 kg więcej, czyli tak samo jak ja tutaj dałem 2,5 kg więcej i powiem ci, że czuję się wyjebany z butów. Na przykład wiosłowanie jedną ręką, jedna seria 15 kg, 12 powtórzeń, druga seria 17,5 kg, 12 powtórzeń. Wychodzi na to, że może więcej. Spróbował 20 kg. Trzecia i czwarta seria po 8-9 powtórzeń po 20 kg. Co oznacza, że mógłby ze spokojem mieścić się w tym przedziale powtórzeń, o którym mówiłem, od 8 do 12 powtórzeń, biorąc nawet 22 kg. Czyli on, robiąc serię 15-kilogramową hantlą, bo czuł, że musi zrobić po 12 powtórzeń, miał w zapasie 5 do 7 kg, które mógł wziąć więcej na treningu i nadal mieścić się w tym przedziale powtórzeń, który akurat mu dałem. Tak jak wyciskanie nad głowę robiłem non-stop 12,5 kg, a wczoraj zrobiłem 15-16-kilogramową hantlą. Rozpiętki też robiłem 12,5 kg, teraz robiłem 15 na spokojnie. Więc tutaj macie dowód na to. Wielu z nas, po pierwsze, nie daje się wszystkiego na treningu, po drugie, nie zdaje sobie sprawy z własnej siły i możliwości, które możemy dać na treningu. Ja się na tym złapałem parę lat temu, czy tam jakiś czas temu, kiedy trenowałem na siłowni, też trzymałem się pewnego ciężaru i czułem, że nie dam rady podnieść więcej, ale jednego dnia po prostu jakoś spróbuję. Okazało się, że podnoszę o wiele więcej niż podnosiłem, niż myślałem, że jestem w stanie i dopiero wtedy progres, że tak powiem, ta stagnacja się przełamała. I wydaje mi się, że wielu z was popełnia ten błąd. Nie wiecie, na co was stać i nie testujecie swoich możliwości. Nikt wam nie każe testować maksów, czyli brać wszystko na jedno powtórzenie, co teoretycznie możecie się narazić na pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, jeżeli tam macie złą technikę, zrobicie to źle i, że tak powiem, załamiecie się pod ciężarem, możecie sobie zrobić krzywdę, ale nikt wam tego nie każe robić. Bierzecie ciężar o 2, 3, 4 kg cięższy niż normalnie braliście na serię. Co się może okazać, że może wykonacie całą serię lub wszystkie serie większym ciężarem i nawet o tym nie widzieliście. I to według mnie jest jeden z najważniejszych filmików, które możecie zobaczyć, jeżeli chcecie budować masę mięśniową. Po prostu zostawiacie zbyt dużo paliwa jeszcze w baku. Nie mówię o tym, że musicie trenować do upadku mięśniowego w każdej serii. To niekoniecznie musi być dobre dla was. Oczywiście to zależy od treningu, który macie. Bo hej, możemy trenować w każdej serii do upadku mięśniowego. Są ku temu dobre powody w niektórych rodzajach treningu, które możecie wykonywać. Ale jeżeli trenujecie z optymalnym ciężarem, który możecie ze spokojem dokładać, nie widzę powodu, żeby trenować w każdej serii do upadku mięśniowego. Możecie zostawić jedno, dwa powtórzenia w zapasie, ale nadal możecie wziąć o wiele większy ciężar niż zazwyczaj bierzecie. Więc to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Teraz przetestujcie, na co was stać na treningu. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć, cześć.